Cześć, witam Was w kolejnym odcinku serii Na życzenie. To już jest moment, kiedy właśnie przystąpiłem do pakowania modeli do pudełek. Jak widzicie, jest tutaj zostawione, zostały, znaczy są zostawione same brązowe węglarki. Tu niebieskie są spakowane do pudełek. Tutaj jeszcze czeka cały bałagan związany z tymi modelami, czyli pudełka. O, proszę bardzo. Po wszystkich modelach. No i jak to jest przy pakowaniu do pudełek, jak się skład zatrzymał, to co się okazało. O, proszę bardzo. Tutaj leży sobie osobno, ja go tutaj położyłem już, ten zderzak, a przy lokomotywie nie ma. Oczywiście jak rozłączyłem te lokomotywy, spojrzałem się i proszę bardzo, tu też tego zderzaka nie ma. Więc muszę go poszukać. Lokomotywy były złączone na sprzęgu krótkim i była zachowana między nimi odległość, ale i tak na tych łukach gdzieś one wyleciały. I wiecie co, tak naprawdę ja mam dość tutaj tak naprawdę narażania lokomotyw i powodowania, że ciągle mi się coś łamie, odlatuje. Miałem podobne przypadki w przypadku kręcenia filmu Trio Byków. To się cały czas powtarza. Ja naprawdę nie będę narażał tutaj modeli na zniszczenie tylko dlatego, żeby miał być duet. To nie jest zbyt bezpieczne, czy byłoby nie wiadomo co robić. Przy pełnoprawnych modelach z napędami, z silnikami zawsze będzie to powodować problemy. Stąd kończę zrobieniem tego filmu. To jest przedostatni film. Zgodziłem się na jeszcze jeden i tylko ten jeden nakręcę i definitywnie koniec. Bo nikt tak naprawdę nie ma ochoty, w tym ja, na niszczenie modeli i to w sumie w imię czego. No to proszę bardzo. Tu leży jeden. Teraz muszę poszukać reszty. Dobrze się zorientowałem, zauważyłem, bo tak to bym zapakował to wszystko do pudełek i bym w życiu tego nie znalazł. A tak no muszę szukać. To są drobniutkie części. Łatwo nie jest. Tu nie, tu jest jakiś śmieć, kawałek styropianu. O, jest tu. Tu jest tu, więc fajnie. Już jedną rzecz mam. I jeszcze, dobra. Czy to wszystko? To jest stąd. Ciekawe, czy to da się, mam nadzieję, że to się da bezproblemowo włożyć na miejsce. Nie wchodzi. Dobra, weszło. Widać, że to jest leciutko. Na słowo honoru to odlatuje, ale nie poluzowałoby się, gdyby to tak nie jeździło. Czy tu jest komplet? Tu jest komplet. Tu, no tu nie ma kompletu. Tutaj widzę, że nie ma swoją drogą. Zobaczcie, że zupełnie inaczej są skonstruowane tutaj te zderzaki. Tutaj mi brakło, mam nadzieję, że to się nie łamało, tylko zleciało samej takiej czarnej tu końcówki. A tu kompletny cały ten zderzak. Próbuję go włożyć na miejsce. Trochę jest ciężko jedną ręką trzymać kamerę, a drugą to wkładać. Dobrze, ja sobie włożę później, ale jeszcze muszę poszukać tej drugiej części. To będzie gorzej, bo ta część była jasnobrązowa. Wracam do tamtego miejsca, gdzie miałem. Jest duża szansa, że to gdzieś będzie tutaj. Ale nie ma. Czy tu? Nie, tu nie. Tu też nigdzie nie wpadło. Więc tu. Nie ma, nie ma, nie ma. Może jest tu gdzieś pod składem. W tym celu muszę ten skład stąd zabrać. O, już proszę bardzo, się wykoleił. O, zobaczcie, on sobie tutaj zjechał. Przy okazji muszę poprawić ten wykolejony wózek. Dobrze, jest poprawiony. Dobrze, szukam. Mam zwolniony ten tor. Nie ma.
Tu jest jasno. No jest. No i tak, tak to właśnie wygląda. Ja sobie tu jakoś oprę to. Zobaczycie to. Jeszcze was tutaj, jeszcze wam pokażę całą tą operację. Tak to właśnie wygląda. Kiedy modele sobie jeżdżą w podwójnej trakcji, to niestety jest tak, że jest jedna lokomotywa dominująca, druga jest dominująca. Obie chcą dominować i w efekcie spychają się. Tutaj te naprężenia są zbyt duże i dochodzi właśnie do takich uszkodzeń. Tak jak powiedziałem, koniec z tymi uszkodzeniami. Ja naprawdę nie chcę tutaj kręcić filmów kosztem moich modeli, bo jeszcze nakręcę ze 2-3 i będę mógł je wyrzucić wprost na śmietnik. A tak nie może być. Dobrze, dziękuję za obejrzenie odcinka. Zapraszam do kolejnych i w tym do ostatniego z podwójną trakcją, jaki zobaczycie, czyli do ST44, który za moment będę kręcił. Cześć.